biegacze po pandemicznej przerwie powrócili na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria, aby wziąć udział w akcji Polska Biega. Na starcie 3-kilometrowego biegu zameldowały się całe rodziny, młodsi i starsi, zawodowcy i amatorzy. Wszystkich połączyła pasja do aktywnego spędzania czasu. Wracamy do tradycji. Niestety pandemia przerwała tę tradycję. Swego czasu Gazeta Wyborcza zaproponowała taki bieg właśnie na długości 5 kilometrów. Chodziło o to tylko, żeby ludzie się po prostu ruszali, żeby wyjść z zabiórka, wyjść z domu, z fotela, z kanapy, odstawić to, co w dłoni gdzieś tam się czai, czyli pilota, buteleczkę, hot doga, kanapeczkę i wyjść pobiegać po prostu razem z ludźmi, z przyjaciółmi w mieście. I cała Polska biegała do momentu pandemii. Pandemia niestety skutecznie to przerwała. No i teraz cieszymy się, że wracamy z powrotem na trasy biegowe i spróbujemy odświeżyć ten bieg. Chociaż warunki pogodowe mogły na początku odstraszać, to wszyscy przekroczyli linię mety z uśmiechem na twarzy. Pomimo tego, że jest wieczna pogoda, jesteśmy ubrani na ciepło, a jednak zjawiła się taka duża grupa ludzi. Od iluś lat już Polska biega i tych osób jest coraz więcej, więc należy się tylko cieszyć, że są tacy zapaleńcy. No i w ten sposób pojawiają się nowe osoby, całe rodziny, osoby starsze, maluchy. Fajna sprawa. Ja myślę, że jak biegają rodzice, to za chwilę pobiegną dzieci, a jak pobiegną dzieci, to za chwilę pojawią się rodzice, dziadkowie. Także taka wspólna forma spędzania wolnego czasu jest dobra. Kochani, bez względu na to, czy wiatr, czy słońce, czy deszcz, bądźcie z nami, biegajcie, uprawiajcie też inne sporty, bo to naprawdę zdrowy styl życia jest teraz najważniejszy. Biegacze pojawili się na terenie Faktorii z wielu powodów. I dla zdrowia, i dla pasji, no i to kocham po prostu. Jestem szczęśliwy, zadowolony, pełen endorfin. Te 3 kilometry biegu, no jak maraton dla mnie. Jesteśmy małżeństwem od 41 lat. Razem tak biegacie? Tak, ja od 3, żona od 2. No super atmosfera, pierwszy raz na tych zawodach i na pewno nie ostatni. Pogoda, atmosfera, muzyczka, coś pięknego. Wnusie od czasu do czasu do nas przyjeżdża i ma zachcianki na Faktorię wyjść. No i przypadkiem przyjechaliśmy i zauważyliśmy, że taka impreza. Początkowo nie miał chęci, ale powiedział dziadku, ale ty jeden polecisz. No i nie miałem wyjścia. Biegamy już od dawna, odkąd córka miała, już była w wózeczku właściwie. Te młodsze dzieci biegały i córka była w wózku i biegaliśmy z nią i teraz po pandemii powróciliśmy. Trasa piękna, jak zawsze tutaj, bo to mój drugi raz jestem, tak, ale znam to miejsce, także jest bardzo fajnie. Zwycięzcy nie kryli zdumienia z osiągniętego wyniku. Jestem zaskoczona i nawet nie wiem, co powiedzieć. Biegam od 4 lat, to znaczy tak w zimę może jest trochę przestój, ale biegamy z grupą Iron Team. Dużo też biegam z mężem, który też należy do tej grupy i to w sumie on mnie wciągnął do tego biegania, bo wcześniej 131. Sobie tak troszkę trenowałam zumbę, a nie bieganie. No i kiedyś poszłam z nim pobiegać i bardzo mi się to spodobało. No i zaczęliśmy razem biegać, więc jest raźniej. Szczerze to się nie spodziewałem, ale myślałem, że więcej osób będzie, więc większa konkurencja, ale i tak się cieszę, że pierwsze miejsce. Gratulujemy każdej osobie, która wzięła udział w biegu. Świetnie, że imprezy biegowe powróciły do Pruszcza Gdańskiego i mamy nadzieję spotkać się ponownie ze wszystkimi na kolejnej tego typu akcji. Polecamy również zobaczyć. Pruszcz Gdański podziękował Lions Club za wsparcie przy pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.